Jest sobota, 11 lipca. Jeśli możesz, na początku modlitwy wykonaj krótkie ćwiczenie. Zaciśnij pięść, a następnie ją rozluźnij. Wyobraź sobie, że wypuszczasz z ręki coś cennego. Pomyśl, że Bóg wkrótce złoży w twoje dłonie to, co naprawdę istotne. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Piotr rzekł do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Piotr wiele porzucił, by iść za Jezusem. Opuścił dom, rodzinę, pracę. Zrezygnował z własnych planów. Choć wiernie towarzyszy swemu Panu, doświadcza straty i domaga się rekompensaty. Pomyśl o konkretnej sytuacji, w której musiałeś porzucić coś cennego. Z jakiego powodu? Jak wtedy reagowałeś? Jezus nie kwestionuje doświadczenia Piotra. Pokazuje jednak, że przeżycie straty otwiera przestrzeń dla odrodzenia. W stracie już jest obecne zaproszenie do nowych narodzin. Jaką szansę na odrodzenie dała ci strata, o której sobie przypomniałeś? Co dzięki niej w tobie wzrosło?
słuchając Ewangelii jeszcze raz, zastanów się, z czego możesz dziś zrezygnować. Co wypuścić z ręki? Pomyśl też, co w zamian obiecuje ci Bóg? Wtedy Piotr rzekł do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Na koniec poproś Jezusa, by towarzyszył ci w przeżywaniu codziennych strat. Nie zapominaj, że za każdym razem zaprasza cię przez nie do odrodzenia. Możesz powtórzyć ćwiczenie z początku modlitwy. Za chwilę przejdziesz do swoich zajęć z otwartymi dłońmi. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.